wielkim skrócie, Reina rozjechała się jakiś czas temu na Balasów, na ich suszarnię i podczas śledzenia jej, ona zadzwoniła na psy, podjechały do niej dwie radiolki, ochrania cię, nie wiem czy poszła w koronkę, czy po prostu współpracuje z nimi, ale to może oznaczać przypał dla mnie, jak i dla ciebie. Czarem. Panowie, wypraszam panów. Jesteście pewni tego, co robicie? No, tak, jestem tego pewny. Panowie, wyjdę sobie za... Co prawda nie lubię męskich dup, wiesz co dzi, ale no dzisiaj mi przyszło zrobić z ciebie pięknego, tak jak powiedziałeś, pięknego Pokemona Charizarda, więc tak zrobimy. A co wy tutaj ogólnie chcecie robić, przepraszam? Co? A ty jesteś z policji? Wysiadaj, ręce do góry. Jest, nie, nie jestem z policji, nie jestem, ale... Brzmi, jak... A brzmisz jak policyjna. Zobaczymy, czy dojedzie. COMPS! Yeah, he talking like some crazy sh**. I think he say some sh**. About my mommy. Czekaj, nie, no, nie! Cofnij! Dobra, wchodzimy! Czemu wy się nastawiacie, jakbyście robili napad? Właśnie też nie wiem. Ja nie wiem, jak ja widzę kogoś z tą chustą na głowę, to go mam za kretyna, tak szczerze, nie? Plus. Wyglądasz jak totalny tak szczerze. Nie powiem skąd. Idź się przebierz. Aż tak? Bo się nie bierzemy na napad. Ej, ziomki, panowie, wypraszam panów. Dobra, już. Czy zjedzą, wyjdą tak spokojnie. Jesteście pewni tego, co robicie? Tak, no, jak jestem tego pewny. Panowie, wyjdą sobie za tylko. I pani tak samo. Chodź do góry schodami. Jak każe nam iść, to idziemy. Ten jeden? Ty zjedź stąd. O, ja zjadłem. Pan też niech wyjdzie. Pan wyjdzie. A gdzie pan idzie? Pognaj pan go, się pognaj cofnie. Go, oni nam się nie potrzeba. Pan się cofa. Ja się kurwa schowam. Leży. Dobra, przez... No, ja sobie dojem do końca. No, spoczynaj, no. Możesz z CC wyjść. Ktoś mnie rozkuje? Dobra. Wyciągajcie ich z tego witshopa, bo tu psy zaraz będą. No już są. A to kto to jest? Ziomek? A pytałem się, czy pewni jesteś się. Tak, byłem pewny do momentu, aż twój kolega się nie zaczął uciekać przed BN-ią, jak do niego celuje. No powiedziałeś, że mamy wyjść, to już na poszedłem. Tak, ale jak coś do ciebie kurwa, to... Troglodyta, co R nie umie wypowiadać. Ale... Ci sklamki, śmiejesz się z tego, czy co? Tak, śmieję się z tego. Patrz ci sklamki, żebyś poczuł, że dostajesz postrzał, czy ci liścia od razu na czoło. Wam odepnę pacy, pomogę wam wysiąść. Który to jest ten troglodyta, co się wysłowić nie potrafi? A teraz zamarł, to jak zwykle. Nieźle. No i co? Na w BMW wjeżdżacie? To rozjechać nas za to, jesteś zdenerwowany o to, że ci wjechaliśmy na Witchup, czy wjazd w BMW wreszcie? Zaraz wracam. Zadałem ci pytanie, więc na nie odpowiedz. Mnie nie pan poślizgnął. No. Nie zahamował. No, bo wolę Audi. No, może nie zahamował. No nie wiem, no. Jeden nie potrafi R mówić, drugi jest głupi. Co ja mam zrobić? Czym ty masz problem, człowieku? Rozmawiam z tobą jak normalnym człowiekiem, przecież cię nie ataku. Ja nawet nie mam do tego pozycji, żeby cię... I tu jest twój największy problem, nie właśnie, się że rozmawiasz. Dobra, idę go do wody. Nie wiem, no. Masz to prawo jazdy. Samuel Kapka, nieźle. Nabić ci na parę, żebyś latał jak Harry Potter. Dobra, apteczkę ci wezmę, i kajdanki. A, powiedz mu, stary, przyjechał mi w BMW, rozumiesz? Przyjechał jakimś obsranym sultanem starym, który już 10 lat jest zgnity i rdzą zarośnięty, wykupił mi w BMW, wleciał mi do lokalu, gdzie kobieta jest w ciąży, dostali na p***e chłopaków za karę i człowieku, jedziesz z nimi, pytasz się, czemu w auto mi wyjechaliście? Wypadek. Rozumiesz, że jakby coś się stało w ciąży mojego tutaj przyjaciela, to łeb twojego kumpla bym rozciął ci brzuch, wsadził i z nim w ciąży by chodził, wiesz co dzień? I bym ci jeszcze kija tak głęboko w przepraszam. Flarek, wiesz co to jest w ogóle? Wiesz co to jest Charizard? Tak, taki Pokemon, no. No. To podobny do ciebie z ryja, ale może jeszcze podobny być od tyłu. To miał być zobaczyć? Komplement? Komplement to miał być, czy co? Nie, bo jest ohydny, no, kurwa, wiesz co, dzieje ja szula taka. Ładny jest, co ty gadasz? Odłóż go. Ja mu pokażę jakiś Charizard zajebisty. Trzymaj mu giry i łapy. Dobra, złapię. Co prawda nie lubię męskich dup, wiesz co dzi? Wolę grzebać w gandamskiej jamie odbytniczej. Ale no dzisiaj mi przyszło zrobić z ciebie pięknego, tak jak powiedziałeś, pięknego Pokemona Charizarda, więc tak zrobimy. Wsadzisz mu to w dupę? Tak. Kurwa, jak się ładnie świeci, kwa masz Pokebola? I patrz, ale w sumie nawet się nie wyrywa, nic, chyba lubi. Dobra, jedźmy stąd, bo nie przyjeżdżajcie więcej na Witchopa, bo nie warto kręcić.
No to tak, Bigem. Na strzelnicy jesteś? Nie, właśnie skończyłem, wyjechałem, tylko jadę jeszcze kupić klamy za licencję. Mam dla ciebie za darmo klamkę. A no dobra, znaczy, chciałem tak kupić na zależy mieć, ale dobra, to cię podjechać, nie, tylko bo duże wiesz, kasy. Zleciało trzech chłopa na Lombard, zresztą Lombard, na Witchopa i tam była moja kobieta w ciąży, a ja sobie piłem kawkę. Zapytałem, czy są pewni tego, że chcą tutaj robić napad, powiedzieli, że tak, to i chłopaki jebali, no i mamy klamkę dla ciebie. A no, nie, no to nie trzeba, tak wiesz, chciałem k***a tego. Ale gdzie trzeba podjechać? No na Witchop, tu obok Lombardu. To już jadę. My tu jesteśmy, no siema. To jakie plany na dzisiaj? No, kto chcemy na tą flekę jechać, k***a. Dobra, no. Kto robi zostawkę? Mogę zrobić, k***a. Dobra, no. To będziesz nam dawał info, a my jedziemy w takim razie. Ma ktoś kartę zakładnika? Ja mam jedną. Ja mam jedną. Ja nie mam. No to wy weźcie po jednej karcie zakładnika i mamy 7 zakładników i ja mam jedną. Tam. No i to jest. Dobra, tutaj potrzebujemy samochodu, no to co, k***a, skąd weźmiemy furę teraz? Ci wagon? Ja mogę zbrać furę z salonu. Właśnie ten Travis, my pojedziemy twoim... Dobra, ty ogarniam zastawkę. Potem. Dobra, dobra. Bo... Czyli co, my ogarniamy furę, tak? Nie, no dostaniemy od siary. Dobra, no. To jedź tu na ten, na... molo. Na parking. Cześć. Ja. O, cześć. Zakładników no. Potrzebujemy. Ta, stary. No? To jest delikatny problem. Jaki? Bo my oboje poszukiwani. A, to nie będziemy wam robili problemów. No. Dzięki. Zostaw, zostaw Big T. Jak są poszukiwani, to że tutaj tam. Mamy już jednego Hiszpana w policji. Dobra, tak. Trzymajcie karty. A gdzie jest ten? A właśnie tu stoją. Travis? A gdzie jest Big T? Jeża. Prosimy stąd. Mamy broń i będziemy, dobra, jedziemy, będziemy się strzelać, a my jesteśmy celni. Byłem na strzelnicy dzisiaj, k***a. Też byłem i co? No. Ja lepiej strzelam na strzelnicy. Jaki rekord? Jaki rekord? Jaki rekord? Na pewno lepiej. Jaki rekord? Strzelnicy? 126. Ja 127. Na pewno. No k***a. Przysięgam. Ja mam 200, albo 128, ja coś takiego dzisiaj wykręciłem. Ogólnie, a co wy tutaj ogólnie chcecie robić, przepraszam? Co? A ty jesteś z policji? Wysiadaj, ręce do góry. Jest nie, nie jestem z policji, nie jestem, ale... Brzmisz jak k***a, a brzmisz jak policyjna k***a. No. Nie, nie, nie. Put your fucking ass for the car. I w tym momencie, jak tak Michael z policji robi, to mówię, że mi przetłumaczyli, bo ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, wjeżdżamy teraz. Victor, to ten. Michael. No jest Michael, który no po hiszpańsku napisał, ale jest zajebistym policjantem. Zacząłem! On po holendersku. Put your fucking ass on your fucking car, bitch. Ciepłą poduszkę byście mieli w nocy. Dobra, dzisiaj nie mogę tego spierdolić, nie? Wczoraj się wbałem na tym drugim haku, pierdolonym. Dzwońcie po zakładników, dzwońcie po zakładników. Dzwonię. Ja kamerę rozbałem. Ja czym? Rob przesyła 100 zł. Czy on ci się pochwalił, że... fajny pomysł powiedzieć sarkazmem, że wróci sobie... Macie trochę ammo? Zobaczymy, where's the fucking cops, dojedzie, bitch? Zobaczymy, czy dojedzie. Cops! Cops! Jadą. Where's the cops, bitch? O, właśnie tu. Fucking crazy shit, boy. Stary, gadaj do nich. What's tak, that, jak cop? Wylej, tak jak wylej, what's that, cop? What's up, cop? Put your fucking ass on the car, boy. Dawaj ze szkoły LA. Pokaż, jak to tam w tym nowym tym. Ale oni mnie nie zrozumieją. Dawaj, k***a, stary. Jest tutaj taki holenderski chyba, albo hiszpański cop. Słyszałem, że źle mówił. Oni go zawołają, stary, na negocjacji 100%. Mamy tych, k***a, zakładników. 7. Hostages. We have hostages. 7 hostages. Yeah, no nice. Jakby, kładałbyś się tam, już to widzę. A powiedz tak jeszcze. Put your hands up, bitch. Put your hands up, bitch. Yeah. O, tak. Higher, k***o. Czołem, 5000 smartniem w 3 stopnia. Taka dziecka dzisiaj macie. Wypuśćcie na wszystkich zakładników, dobra. Możecie jechać, wolno, nie mam ja jednostek. Ja napad tutaj. What are you saying? No, nie mam jednostek, wypuśćcie mi wszystkich zakładników. Saying? Nie mamy jednostek. Czekaj, ja to ogarnę, zaraz ich tam wyzywam. We don't understand. Yeah, I don't understand you, boy. Yeah, yeah. Show me your f***ing big ass boy, Polish f***ing cops, bitch. Yeah. Jocha. Bez nas tylko dwójka. Jennifer, jak są jednostki po tym, po nie naszemu, nie no, coś chybie. Junic, k***a. No ja właśnie szukam czwartka. You understand what he say? I don't know what he talk about. No ja yeah. Crazy cop boy. Crazy cop, yeah. Yeah, he talking like some crazy shit. I think he say some shit about my mommy. That hi- no, no, what no, you say? No, what you say? No, what you say? You say that what my say mom's no, no. Your no. Huh? My mom's your big dick. And you fucking gang bang in the bitch? What? What? The mission row? Are you fucking crazy? My mom doing bang in the mission row? What did you say? Guys, prepare everything. We gotta the leg of this hostage. Oh, what a gray bitch. Hey, bitch. What's up? Oh, what's up? Can you show me your nipple? Yeah. Ja się mogę. Hej, what's up? Show me your nipple, bitch.
You have very nice nipples. Yeah, come here, baby, come here. We can talk it a bit. Come here, baby, come to daddy. Come to daddy. Come here, daddy. Come to daddy. Come to daddy. We're coming from the f***ing LA, you know? Don't be shy. That's f***ing alright. Don't be shy. Come to daddy. What? Hide the weapon. Okay. Hide the weapon. Hey, boy. Look at my back. Yeah. Hey, big ja M. Yeah, what's up? I got your back! Yeah. Dzień dobry, jak się państwo czują? Wszystko w porządku? Pociąż! Nogi podcinasz! Ja pierdolę, panie jako ratuj! Dobrze, spokojnie, za chwilę państwu pogniemy. Spokojnie, We gonna f***ing come on! Like you see, they are chill. We don't say nothing. We don't want to say we're trouble. We just want to leave this bank. Okay, I know. Okay, yeah. Can you come with me? 50 seconds. Sure, 50 seconds. Come on. Come here, Big T. Yeah. Wait a second. We need freeze in the negotiation. Freeze the negotiation. Wait a second. We are back. Co jest? Cel do zakładników. My wchodzimy do. I przechodzimy. Sami nie potrafią w tym języku, po którym próbuję mówić. Yeah, come on. Brother, come here. Dobra, ale Freeza w to nie wiesz. I'm at the hostage. Zrobiłem losowiaka już. Kurwa, ty! Pik, kurwa, włosy, chodź tu, kurwo. Ja? Nie, no kurwa, mamy debila. Dobra, to ty chodź z nami. No, czekaj, nie! Cofnij! Dobra, wchodzimy! Kurwa włosy, no, naprawdę. Dobra, to do... na poziomie. Big kurwa włosy, no p***wie mnie. Big kurwa, a nie big. Dobra, tego tu po lewej co będzie? Hakuję! Stawiam się do zakładników. Gdzie jest jeden? Jeden. Lalalala, dwa. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zrobiłem. Open the door. Zbieramy. Pinkhead, celuj do nich! Jest karta. Great. Sorry, wczułem się już. Ej, dwie były! Masz z kim rozmawiać, no. Siwy. Masz z kim rozmawiać. No? Masz z kim rozmawiać. It's Michael, it's good guy. Hey, what's up, Mike? Hey, what's up, buddy? I'm with the LSPD, my badge number is 424. Yeah, Big T, big f***ing gangster from the Los Santos. Okay, so if I can ask, how many suspects and like how many hostages are they? 7 hostages, 4 suspects. Okay. But we are crazy. 7 hostages, 4 suspects. Yeah, if you want, you can go in and check how they feel. I would like it, really appreciate it, but I don't think I can because you guys are armed and I. No, don't worry. You can go in. Check if you want. Don't worry. Guys, don't shoot, please. Let's go. Negotiate with supervisor. Yeah. Hold a second. Okay. We are gangster from the Los Santos. Yeah, that's right. We're gonna kill them all. Don't worry about it. Just stay calm, please. You alright, guys? You need everything. Yeah, we are fine. We are fine, officer. Everything is perfect. Do you guys want anything? Yeah, don't follow us. Ow. Yeah, good plan. You ready or not? Yeah, we're ready. O, co sygnały, jedziemy! Pagnali. My jak to jesteśmy? Sprawdzić, co jesteśmy? O, jeden jesteście. Dobra. Gaskam przesyła 3 złote. Witam. O kurwa, jak to jest. Skaut wyeliminowany. Teraz mam. Albo na czacie i jak to? Się. No bo i nie, nic nie ma, bo wtedy bo my ich odbijamy. Z zamiłowania do kupca w dupie. Zorientowali się. A my uciekliśmy. No. O, elegancka robota. Czekaj, bo my chyba uciekliśmy. Jedź. Jakiś autobus stoi na nas. Za nami. Dobra. Nie ma go. No nie ma. No Magitus. Owa! Halo! No chciałeś się spotkać. Ta, tu za 10 minut plużamy jakoś.
Dobra. Dobra, to ja dam ci. Dobra, jedziemy się przepraszać. No oczywiście, kto ma ten opancerzony limuzin? Weasel News. A jesteś Weasel. Ci co jęczą, że pieniędzy siemano. Nie ma. Siemano. To jęczy, że pieniędzy nie ma. Siemano, siemano. Dobra, chodźcie, nie będziemy gadać tu na tym. O co chodzi? Domyślasz się już chyba, o co trochę chodzi. Rejna prostytutka? No dobra, a no ta, dokładnie ta. Czekajcie, zamknę. Nie, ty pse k***a obraz p***ał ze swoim wiem na ścianie pan, no to k***a. Weź mnie opraw w ramkę k***a tam w swoim domku, proszę cię. Nieźle ten Weasel News się bawi, co? K***a za pieniądze podatników. To jeszcze za pieniądze z departamentu wąskiego między innymi, bo razem to kupowaliśmy. Chciałem cię pozdrowić od niego. A ja na bunker k***a nie mogę nazbierać 20 baniek. W wielkim skrócie, Reina rozgrywa się jakiś czas temu na balasów, na ich suszarnię, no i pewnie stricte też na nich. Wczoraj ją spotkali, goniliśmy i podczas śledzenia jej, ona zadzwoniła na psy. Podjechały do niej dwie radiolki, ochraniać ją po prostu. Gdzieś tam ją zawinęły pod mostem, zabarykodowały wjazd, pilnowali jej. W tym czasie chłopaki ode mnie byli na napadzie i akurat tak się zdarzyło, że negocjator gadał z kimś na radiu i też powiedzieli, że Reina Rosales jest tu i tu, że ktoś chciał ją zabić, że potrzebne jest wsparcie i tym podobne. Więc wczoraj potwierdziło się jedno, co mówili balasi, co mówili mi bluci. Reina się bała i współpracuje z policją. Nie wiem, czy poszła w koronkę, czy po prostu współpracuje z nimi, ale to może oznaczać przypał dla mnie, jak i dla ciebie. Bo ja wiem, że była kiedyś u ciebie ekipie, no i była przez dłuższy czas też u mnie, więc może mieć coś na ciebie, jak i na mnie, nie? No. Więc chciałem ci tu powiedzieć, żebyś, nie wiem, był czujny, jest też na nią wyrok od balasów, ja też jej szukam, więc jak ją znajdziesz, to na pewno oddzielnie. A wszyscy na tym wyjdziemy. A płacą coś za to, jak ich, że... jak dowieziemy ją im na miejsce? Jak mi ją dowierzesz, to ja ci zapłacę. Ile? 300 koła. Jest to logiczna kwota. No, za jakąś prostytutkę z miasta. Tak, ja nie chcę, żebyś ty cokolwiek jej robił. Ja się nią zajmę, ja się pozbędę tego gówna, ale no ktoś musi mi ją doprowadzić, a że zbytnio rąk sobie nie brudzę, to też potrzebuje kogoś. A no masz też ten interes, jeździ, tak? Nie? Z tego co wiem, ma GPS-a, tak gadali balasi, ma opaskę czy cokolwiek innego. No i wczoraj sama do nich dzwoniła, więc trzeba to zrobić szybko, nie? Trzeba zlokalizować zaraz tą... No. Czysto teoretycznie, jak będziemy mieli sikielę, sikierę weźmiemy po prostu i o***limy nogę na miejscu, to będzie git? No na jedną nogę już mam z tego co wiem, nie? Ja na tej co ma bransę. To będzie bez dwóch. Ja chcę ją tylko żywą, bo ja chcę z nią... Ja to ta laska, co jeździ na wózku? Ona chodzi o kulach z tego co wczoraj widziałem. I co, i wczoraj na mieście była? Tak, ona ma siwe włosy w kucyk, jeździ albo Reinhardtem, albo Sultanem, tym klasycznym. A ktoś z nią się buja? Jakby... Nie, ja ją widziałem wszyscy solo. Mają na nią wyjebane. Wszyscy mają na nią wyjebane, jej chłopak już nie jest jej chłopakiem, bo już go nie ma z tego co wiem. Także nikt inny już za nim się nie wstawi, nie? No to ja tak coś się spodziewałem, jak ona biegała po wszystkich gangach i z każdym była dogadana, że to się kończy tragedią. Wiesz co, ja się lepiej zastanawiam, chociaż ona zbyt wiele głupich rzeczy robiła, żeby to miało sens, ale że ona od początku nie było jej celem zebrać jak najwięcej informacji i wpolić wszystkich na przykład, tylko ona robiła tyle głupot przy tym, że to ma mało sensu, nie? Tylko ja mam do was takie ona jednak miała duże wyroby. Nie zastanawiało was nigdy, dlaczego miała, nie wiem, 20 kontaktów telefonu. No właśnie. To jest to, co przemawia za tym, że mogła jednak współpracować z psami od dawien dawna albo od samego początku, bo ona znała się z każdym psem, miała pełno telefonów do psów w telefonie, w sensie pełno numerów i dzwoniła czasem do psów, jak już nawet na zamie nie latała, żeby po prostu spotkać się z Andersonem i pogadać rzekomo, nie? No. To wszystko jest dziwne, śmierdzące. Jak coś śmierdzi, trzeba się tego pozbyć po prostu. No dobra, no to co, jak będziemy mieli okazję, to ją ustrzelimy, ale co, pewnie ona się ukrywa, nie? To wiadomo, jak już ta uciekała i do psów się, tak powiem. No ona się ukrywa cały czas, była teraz dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj widzieli ją na mieście, dzisiaj aktualnie balasi ją szukają z tego co wiem, no ale skoro nie dzwonili do mnie, no to pewnie z miernym skutkiem, nie? Bo problem największy jest taki, że ona wie, że ją ktoś szuka, więc... Albo przestanie, że tak powiem, wychylać łeb, aż sprawa ucichnie, na tyle, że mogę znowu ją wychylić. Albo będzie kurwa przebrana całe życie i będzie ciężko bardzo jakby znaleźć, nie? No tak, tylko jednym, co przemawia za tym, że łatwo będzie, w sensie łatwo będzie ją rozpoznać, jest to, że chodzi o kulach cały czas i ma tą nogę sztuczną, więc jak się też przypatrzymy, gdzieś tam obczajemy jakąś laskę, która wydaje się podejrzana, to mamy jakieś szanse ją znaleźć, nie? Pytanie, czy będzie wychodzić z domu w tym czasie. No. Bo to, że ona się będzie przybierać. Jak to wygląda, nie? Jak zaczynamy. No jej teraz szukać... przez 3 tygodnie ona się ukrywała, tyle ci powiem, nie? No właśnie, jak my zaczynamy kogoś szukać, to znika. Ten Szajba na przykład był Blood, który ciężką p***ą był generalnie jako ten OG. To mu powiedziałem, że albo wypierdala z miasta, albo go załaduje w walizkę i go utopię na dnie oceanu. To też się ukrywał przez kilka dni, nie? A potem przeprosił i mu odpuściliśmy temat. Ale oni właśnie mają to do siebie, że się zawsze się chowają. No to każdy by się w sumie chyba chował. A tak mają szczury zawsze chowają się po kanałach. No, każdy z nich.
jak będziemy mieli okazję, to trzaśniemy. W razie czego rzucę chłopakom na warsztat info. A, no i ma tego Neo, czy to, co jest w Star Dealerze normalnie? Tak, ja chcę ją żywą, bo ja muszę się dowiedzieć, co ona powiedziała. My sobie to jakoś wyparstwudujemy od niej, no? Czyli tak, Różowy wjeżdża, parkuje w nogi, ja zakładam worek i ktoś ją kuje i jest po robocie. Ale pamiętaj, że pamiętajcie ma... o opasce. Opaska przede wszystkim, nie? Spokojnie, opaska nie krzyczy, kiedy ona dostanie w p***tę. Dopóki ona nie nada sygnału SOS, to wystarczy się poruszać z nią w miarę logicznie po mieście i tyle. A wiadomo w ogóle, gdzie ona pracuje, czy gdzieś pracuje? Ona nigdzie nie pracuje, ona mówi, ona się chowa po kanałach, ona ma pewnie jakieś zaskórniaki. Mi się wydaje ogólnie, że zaczęło się od tego, jeżeli nie współpracowała z nim od początku, że ją piźli za handel bronią, bo ona miała taki wyrok już na sobie od dawna, jeszcze jak ja byłem w departamencie, i po prostu zmiękła i się rozjechała, nie? Są dwie opcje, albo współpracowała od dawna, albo ją piźli i zmiękła, nie? Ale chyba się chowała na 100%. Ja ją miałem okazję zabić, ale jej odpuściłem. No ja wiem, mówiłem jej i to największy błąd. To był chyba błąd. No, ja zawsze odpuszczam ludziom, a potem i taki czas, więc to k***a jedno wychodzi. Dobra, my się ruszamy stąd i tyle. I jak będziemy mieli ją, to zadzwonimy do Enrika, bo widzę, że wystarczył sobie do kibla. Dobra, chłopaki, musimy ciapnąć jubilera dwóje. To prawda. Możemy też dziabnąć tą prostytutkę, jak będzie, i powiecie. To no, zawsze możesz ją dziabnąć i powiedzieć jej, k***a, że może ci dać 500 i ją puścisz. I potem ją drugi raz. A potem ją ktoś sobie inny, nie? Ale 500 koła jest w kieszeni. Czy się na mnie bała? Wątpię, bo już by policja by mi weszła oknem i piwnicą do mnie. No. Albo czekaj, aż sam wpadniesz, że to chodzi.